drugi punkt, dziewiąty, paragraf czwarty mówi: wyposażenie nieruchomości, odpowiedzialną ilość pojemników, urządzeń służących do zbiorowego odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie i porządku publicznego. Właściciel jest zobowiązany do wyposażenia. Dalej, użytkownik nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów oznakowany napisem zawierającym nazwę ulicy lub miejscowości oraz numerem domu. To także gmina może tylko, ale właściciel musi. Także to dodatkowe koszty. Musimy zakupić worki, pojemniki i tak dalej. Proszę bardzo. Proszę przeanalizować. Ustawa mówi, że jeżeli chodzi o worki, to może zakupić, to powinna zakupić gmina. Jeżeli chodzi o pojemniki, to powinien zakupić mieszkaniec. Natomiast w naszym przypadku ujęliśmy w specyfikacji do zamówienia o przetarg to, że jeden pojemnik dla każdego podpisze deklarację, zakupi firma, co wygra przetarg. I to będzie w specyfikacji zamówienia. A my worki, gmina worki. Natomiast jeżeli mieszkańcy będą mieli więcej pojemników na segregowane śmieci, to zakupią sami, ale jeden obowiązkowo zapewni firma, która jest za przetarg. Tak w tym przypadku w ogóle nie u nas. Ale nie mamy tego zapisu, w ogóle to znosią sami. No ale specyfikacja zamówienia jest tak, że ustalamy, że ten pojemnik... Regulamin, regulamin będzie nas obowiązał. No to na podstawie regulaminu burmistrz robi przygotowanie do przetargu i robi specyfikację do przetargu. Więc powinno być to w regulaminie, że jeden pojemnik zakupuje firma, która wygrywa przetarg. Bo tak, żeśmy to kalkulacja. Kalkulacja jest ujęte. Natomiast z ustawy wynika inaczej, bo z ustawy wynika, że worki są po stronie gminy, a pojemniki po stronie mieszkańców. Dlatego to powinno być może dyskusyjne, czy powinno być regulaminie, czy nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Już. Taka, że w regulaminie nie ma, rada podjęła regulamin. Trzeba się zastanowić na ten regulamin. No proszę, panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowna rada. Mam takie pytanie tutaj do rozdziału 3, tu jest paragraf 10. Na terenie gminy istnieje możliwość gromadzenia odpadów trudnych, niebezpiecznych w dwóch stałych gminnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zorganizowania na terenie gminy Rybnice. Ja chciałem się zorientować, który to był? To jest rozdział 3, paragraf 10. Rozdział 3, tak to tu. Strona 9, nie, 9, tak, paragraf 10. Ja jeszcze chciałem zorientować, gdzie te, bo jeżeli tak jest zapisane, to wiadomo, że już gdzieś te punkty zbiórki selektywnej mają być zorganizowane. Jakie to są koszty i czy się, czy te koszty nie obniżono by poprzez to, żeby na przykład był jeden taki punkt gminny gdzieś w jednym miejscu, bo dzisiaj wiadomo, że jeżeli są wprowadzone te zbiórki tych nietypowych po prostu śmieci, jak tapczany i te inne rzeczy, to była prowadzona już od lat ta zbiórka i tych rzeczy nie ma tak dużo. I po co utrzymywać dwa te punkty, gdzie trzeba na pewno pewne wymagania gdzieś tam spełnić. Ja bym chciał usłyszeć, jaki koszt takiego w ogóle jest, bo z tym się wiąże, że tam ktoś musi przybywać i musi tam być zatrudniony jak gdyby w tym wszystkim. I to może nam podnieść koszty w ogóle utrzymania tej czystości naszej gminy. Druga sprawa, przestrzegałbym jeszcze przed tymi workami, żeby gmina zakupywała. Bo, ale w ustawie jest tak. Dobrze, może być w ustawie, niech będzie, bo to kupi, ale ja sobie nie wyobrażam, kto te worki będzie rozdawał. Czy mieszkaniec będzie przychodził ze do gminy i ktoś będzie mu to sprzedawał, czy firma, która będzie odbierać te śmieci, powinna w zamian oddać, wydać na zamianę worki. I żeby to było doszczegółowione, bo później to mogą być chłopski klocki tego wszystkiego. Ja oczekuję odpowiedzi, jakie koszty są zorganizowania tego, tej selektywnej czy nieselektywnej zbiórki tych odpadów. W tych punktach. To mnie interesuje. Jaka jest koszt tego? Na dzień dzisiejszy. Zapisaliśmy pytanie. Odpowiedź będzie dzisiaj już
To jest podstawowa sprawa. Jakie to, że w sensie tej segregacji, poniekąd już mam wyjaśnione, bo uważam, że w naszym interesie mieszkańców i wszystkich innych leży to, aby w jak największym stopniu śmieci były segregowane. Zachęcają do segregacji są kuby, bo niestety worki, o to, że tak żartem trochę powiem, musielibyśmy rozwiązać ten problem bezdomności, czy tam bezpańskości tych psów, bo w innym przypadku to jest większy śmietnik niż był dotychczas. Naprawdę nikt nie będzie chciał segregować śmieci do worku, no ale jeżeli obciążać będziemy mieszkańców dodatkowo tymi kosztami tych kubów, to podejrzewam, że tu pojawi się dosyć duży problem. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, ja myślę, że tych problemów tutaj, które są przez radnych przedstawiane, to jest dużo więcej i niestety no, mieszkańcy zobowiązani będą do tego, żeby się do tych pewnych rygorów w jakiś sposób przyzwyczaić i nie mówiąc, że jest to im narzucone, bo to tak wygląda, abyśmy im to narzucali. Chcę mieć czyściejsze miejscowości, ładniejsze miejscowości, rzeki czyste, a nie takie, że woda się podniesie i fruwają firanki różnego rodzaju białe i kolorowe po drzewach, bo woda zostawiła te śmieci wszystkie, które gdzieś tam zostały do rzek wrzucone. Myślę, że temat jest bardzo trudny i będzie nieraz jeszcze dyskutowany. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę również, co pan Marcha mówił na temat odprowadzania tych nieczystości ciekłych z nieruchomości. Szanowni Państwo, no do tej pory to też tak było troszeczkę podchodzone, jak się to mówi, po macoszemu do tych pewnych spraw. Ludzie, niektórzy mieli odstojniki, mieli rowki puszczone w różne miejsca spływu ze względu na ukształtowanie terenu, to ta woda się w większości w jednym miejscu gdzieś pojawiała. I jaki był efekt tego dla naszych nosów, no to trzeba się tylko przespacerować niektórymi ulicami i w miesiącach letnich, jak jest temperatura, to się to czuje. I teraz mówi się tutaj o wyłożeniu dwa razy do roku. Ja rozmawiałem z firmą i z pracownikami i to też nie będzie takie proste z tego względu, że oni mają biologiczne oczyszczanie ścieków i na tej naszej oczyszczalni w Rybnicach też taki przykład mieli, że sobie puścili takie śmieć, ścieki zakiśnięte, jak się to mówi, i została ta flora bakteryjna zabita i koszty są, a te koszty później się rozkładają właśnie na koszty wszystkich mieszkańców eksploatacji całej sieci. Również taki punkt zlewny, jeżeli będzie zrobione w Tuchowie czy w innych miejscach, to też była mowa i pan Jędrusiak też tłumaczył, że no niestety wszystkie ścieki no, do tych punktów zlewnych od mieszkańców będą się nadawały, jeżeli to będzie raz na pół roku czy raz na rok, bo firma chcąc dbać o pierwszej pozostałych, o swoją pierwszej, bo wiadomo, że to są straty dla firmy i przełożone później na tych, którzy płacą za ścieki, które są odprowadzone kanalizacji. Firma podejrzewam, że kupi sobie mierniki jakieś chemiczne, specjalne i przyjedzie do gościa na podwórze, zrobi badanie ścieków, jeżeli nie będą odpowiadać normą, nie będzie możliwości spuszczenia ich do sieci, to będzie to traktowane jako odpad niebezpieczny i będzie możliwość na oczyszczanie ścieków Tarnowie na zakładach azotowych, bo tam odbierają te ścieki niebezpieczne. Czyli ja rozumiem, radny odpowiada tu drugiemu radnemu, dlaczego minimum dwa razy w roku. Tak. Tutaj trzeba wziąć również pod uwagę to, że to też nie będzie tak, że sobie ludzie będą te sprawy bagatelizować. No jesteśmy państwem coraz bardziej w jakiś sposób świadomym, ludźmi świadomymi na zagrożenia, jakie idą. W związku z tym, że żyjemy na tej ziemi, żebyśmy tej ziemi nie zniszczyli, no to musimy niestety ale podnosić koszty. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o bardzo krótkie może wystąpienie. Króciutkie moje pytanie jedno. Bo ja tutaj wyczytałam, że pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, ale oznaczonym na wyrównanej w miarę utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się w nich wody i błota oraz penetrowaniem przez zwierzęta i ptactwo. Ja teraz miałam okazję chodzić z nakazami płatniczymi i wiem, jak wygląda to u ludzi na wsi. Mieszkają kilkaset metrów czasami od drogi głównej, więc mają dwie możliwości. Albo będą to ustawiać na terenie swojej posiadłości, te pojemniki, i zabezpieczą sobie przed właśnie tymi czynnikami, albo wystawią je
Nie wiem, czy da się w ogóle, wystawią ją przy drodze głównej, gdzie z kolei narażone są na zwierzęta, na reakcje zwierząt. Jak to rozwiązać u ludzi, którzy mieszkają kilkaset metrów od drogi, do której dojedzie auto, a dalej już nie dojedzie? Co tym ludziom odpowiadać? I czy ustawa w ogóle czy ustawa przewiduje, że 80-letnia kobieta weźmie worek na plecy i zaniesie 300 metrów do drogi głównej, albo kupi się auta z napędem na koła jakieś tam i dojedzie tam do tej pani, chociaż ciężkie auto na pewno do niej nie dojedzie. Więc mam pytanie, czy radni biorą pod uwagę jakąś opcję w tym przypadku? Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałem koleżance troszkę odpowiedzieć, bo tutaj nieobecny pan Ryszard Chmura opowiadał nam, że no, mieszkańcy mają się nie martwić, bo to obowiązkiem jedynie gminy jest to, że oni muszą odebrać, były takie rozmowy, że nawet wkładami będą wywozić, czy innymi rzeczami, żeby od tych mieszkańców odebrać. Więc tutaj koleżanko myślę, że nie trzeba się martwić, bo te firmy będą musiały jakoś to zorganizować, żeby z tej posesji odebrać. Bo to jest obowiązkiem ich, że muszą odebrać. I tutaj niektóre zapisy jeszcze się dostosowuje tutaj do tego, co tutaj jest napisane, że na przykład zużyte opony należy usuwać z terenu nieruchomości w trakcie organizowania przez Urząd Miejski w Rewicach zbiórek przed posesji lub dostarczyć do gminnego punktu selektywnego. Proszę, to takie troszkę, to są dwa czy trzy takie miejsca, co gmina może robić dodatkowe punkty osobno, to po prostu pewne rzeczy się pokrywają i ktoś musi podwójnie gdyby płacił, bo no, jeżeli gmina będzie organizować, ja to rozumiem, bo jak już zostanie zorganizowany punkt, to uważam, że tam w tym punkcie trzeba to zostawić. A po co jeszcze dodatkowe organizować drugie jak gdyby przejazdowe czy wyjazdowe rzeczy? Każdy by się nauczył, że w tym punkcie oddajemy tarczę, czy oddajemy farbę zużytą, czy zepsutą i wiadomo, że do tego punktu trzeba odnieść, a nie, że jeszcze będzie ktoś nakładał jakieś akcje niepotrzebne. Dziękuję bardzo. Wrócimy jeszcze tutaj do, ja to tak, tu pana co mnie najwyżej poprawi, jeżeli tu radny Marcinek zgłosił w zasadzie do tego paragrafu 15, jest rzadziej niż dwa razy w roku, no ale musiał być, żeby rozumieć wniosek, trzeba by zaproponować w to miejsce jakieś rozwiązanie po prostu, bo nie możemy tak, że tylko zdejmiemy ten zapis, no trzeba by sprecyzować, a to nie jest takie łatwe, żeby teraz wprowadzić inne rozwiązanie. Chyba, że traktuje nie jako wniosek, bo jak ktoś taki zwraca uwagę. Lecz reagowali na sytuację na śmieci. Ta sama sytuacja będzie z regulaminem. Jeszcze sytuacja jest na dzień dzisiejszy tego typu, że regulamin wchodzi w życie dopiero od dnia jutrzejszego, a my go dzisiaj podejmujemy wyprzedzając prawo. Możemy doprecyzować regulamin i wstrzymać się, bo podjąć dopiero na następnej sesji, bo parę tutaj nie tylko ja zgłaszam, ale i radni i sołtysi zgłaszają niejasności w tym regulaminie. Traktowanie w ten sposób, że rodzinę jedną, dwuosobową, jak rodzinę liczną, to jest niesprawiedliwe. Odnośnie zakwaszania się ścieków. Sytuacja była o kanalizacji. Gmina ma obowiązek skanalizowania. Jeśli nas nie skanalizowała, to niech nam nie narzuca warunków, co my mamy robić. Bo jest aglomeracja, jest kanalizacja. Wstrzymujemy się od opłatności za kanalizację. No to do końca. Tak to wygląda. Robimy wielki bałagan. Doprecyzować regulamin i Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja przypominam tutaj uzasadnienie, ponieważ regulamin już przyjmowaliśmy i dokładnie właśnie ten punkt przy zobowiązaniu mieszkańców dwa razy w roku był dyskutowany na wszystkich komisjach. W tym momencie ten tekst, który mamy przedstawiony w związku z tym, że pojawiały się pytania mieszkańców i należało wyjaśnić pewne sformułowania albo rozszerzyć ten regulamin, dlatego jest przedstawiony taki projekt uchwały, ale to należy traktować jako ta sama uchwała, z tym, że jest tekstem jednolitym. Natomiast to, co tutaj mówił pan radny Andrzej Jezior, już mieliśmy wyjaśnienie ze strony prezesa spółki Biała właśnie, dlaczego dwa razy w roku i odnosiło się to nie do zawartości pojemników, ale do właściwości chemicznej tych ścieków. I już raz debatowaliśmy nad tym i odrzuciliśmy ten wniosek. Postanowiliśmy zostawić, że będzie to dwa razy w roku, właśnie po tych wyjaśnieniach pana prezesa. Więc nie wiem, czy wszyscy panowie pamiętacie, że taka dyskusja dokładnie w tym samym punkcie już się odbyła. Ale właśnie propozycja była uznaczona jako niezbędna ilość. To traktujemy po tych wielu zmianach, no, tekst jednolity już spełniony od wcześniej podjęte zmiany. I z tego, co ja wiem, to my jeszcze do tego regulaminu będziemy wracać. Więc po prostu to nie jest tak, że raz i koniec. Być może, że na najbliższej sesji będzie. Mamy ponownie oceniony ten regulamin przez powiatowego inspektora sanitarnego. Za każdym razem musi być. Za każdym razem musi być obserwacja. Nie zgłosił tu zainteresowanych, jest pozytywna opinia bez uwag, więc też proszę. Myśmy konsultowaliśmy, można raz, i była odpowiedź, że nie można raz właśnie od musi być zatwierdzone przez... Bardzo krótko. Panie Przewodniczący, ja na sprawie tego pierwszego punktu, który mówiłem o tych dwóch miejscach do zbierania. Ja bym tutaj zmienił co najmniej jednego punktu, tak jak rozumiem, że jeżeli będzie potrzebny drugi do stworzenia, to nam nie zamknie drogi. A tutaj narzucamy sobie, że muszą powstać na przykład dwa punkty. Że co najmniej jednym punktem. Czy radny Marcinek, czy to traktujemy jako wniosek, czy wiemy i wycofujemy? Ja to traktuję jako wniosek, nie wiem. No to jeszcze raz sprecyzujmy, bo to z kogo głosować, to musimy. Chwileczkę. Bo właściciele nieruchomości do zarządu gabinki bezwątpliwe są zobowiązani do systematycznego rozróżnienia z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wyrywania na powierzchni terenu. W zależności od liczby osób zamieszkałych osób. Od 1 do 3 powyżej 3. Jeszcze raz. W zależności od liczby Jeszcze chwileczkę. Mamy pani. Niech pani odczyta ten wniosek. Paragraf 15, ustęp 1. Właściciele nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do systematycznego ich opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu w zależności od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie w podziale. Od 1 do 3 osób, 1 raz do roku, powyżej 3, 2 razy do roku.
Wniosek, musimy przegłosować wniosek, bo tak to się... Tak miało być. I pan pisze jeszcze raz, czy tak miało być? Dobrze. Wszyscy państwo radni słyszeli wniosek. Wniosek poddajemy pod głosowanie. Głosujemy, drodzy państwo. Pytam, kto z państwa radnych jest za przyjęciem złożonego przez pana radnego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ja się trzymałem na ręce. Stwierdzam, iż wniosek nie został przyjęty. Proszę bardzo, kwestii rozumiem. Czy my musimy uszczelnić? Tak, oczywiście. Ja chciałbym wiedzieć, czy my musimy tak deklarować się o ilości i częstotliwości, czy nie wystarcza sam zapis zapobiegający przepełnianiu? Ale kto będzie sprawdzał, czy jest przepełniony? Musieliście tutaj zatrudnić następne dwie osoby tutaj do... Ja po prostu uważam, że mamy świadomych mieszkańców. Ja sięgnę do mojej pamięci i przypomnę, że dokładnie też takie pytanie pojawiło się, pytaliśmy tutaj autora tego projektu. Ale go nie ma, i się zmienił. Pytanie, czy jeżeli zmienimy tą częstotliwość poniżej 2 i on ustalał, czy dostaniemy pozytywną opinię wtedy z sanepidu? I padła odpowiedź, że nie, że to minimum 2, tylko właśnie to warunkuje, że pozytywne zaopiniowanie było konsultowane. To było konsultowane te dane w trakcie dyskusji. Dziękuję. Oczywiście ja najbardziej pamiętam, że nie uważam, że to była jakaś ekspertyza fachowca, tylko to była odpowiedź pana Chmury, więc nie jestem pewny, czy to on ma odpowiedź. To była odpowiedź pana Chmury. Ja nie wiem, nie wiem, czy to jest Góra Łęcka. Drodzy państwo, no, czy jeszcze jakieś pytania w kwestii uchwały? Panie przewodniczący, ja nie jestem radnym tej rady, ale złożyłem taki wniosek, żeby się zastanowić, po co nam dwa punkty, bo za które dwa punkty musimy płacić. Zmienimy na co najmniej jeden, a później można go płacić. A tak to się zdecydujemy, że musimy dwa. Proszę. Proszę. Dobrze, dziękuję. Wrócimy tutaj do wniosku pana radnego Wójcika. To teraz się zaraz. A ja zgłoszę to za niego, nie ma problemu. Do powiatu. Do powiatu należy. Do powiatu trzeba. To się nie zapomina, ja zgłoszę. Określa między innymi obszary podlegające obowiązkom reratyzacji i terminy przeprowadzania tych reratyzacji. Więc no, jeśli są jakieś przepisy szczególne, które to regulują, no to podejrzewam, że stosujemy i tak przepisy szczególne, jeżeli są te normy ostrzejsze. Natomiast no, ustawa być może nie nadąża za pewnymi zmianami, ale jest tutaj taki zapis, że właśnie jednym z punktów regulaminu jest wyznaczanie obszarów podlegających deratyzacji terminów. Także no i ten regulamin. Nic nie wymyśliliśmy. Dwa razy podlegają. Dobrze. Panie Marku, czy pan podtrzymuje wniosek, czy... Czy ustawę zmienić? Czy pan zmienia stanowisko? Proszę bardzo. Więc tak, bo...
Obowiązkowa deratyzacja jest obowiązkowo, trzeba ją prowadzić przez cały rok. Po pierwsze monitorować, czy pojawiają się gryzoski. Co miesiąc kontrolować wyłożone garniki, czy gryzonie pobierają, czy nie. I tak robi każdy właściciel w wymienionym punkcie pierwszym, czyli w budynkach produkcji spożywczej, budynkach inwentarskich, w zakładach handlowych, w sklepach itd. Wszyscy są zobowiązani przynajmniej raz w miesiącu skontrolować wyłożoną trutkę. Ale jeżeli mogę wyjść słowo, no to jeżeli są zobowiązani ją prowadzić, czyli regulamin mówi dwa razy obowiązkowo pan spełnia, to jest nawet z nadwyżką, prawda? No więc mój wniosek jest, aby wykreślić punkt trzeci. Bo jest obowiązek deratyzacji, czyli permanentnej deratyzacji, a nie mają dwa razy do roku. Czyli sprowadźmy to może, panie Marku, do wniosku konkretnego. Być może są przepisy, które ostrzejsze, które wymogi stawiają większe, więc my na podstawie regulaminu nie będziemy egzekwować, czy ktoś cały rok, czy nie cały rok, tylko dajemy to minimum, a w międzyczasie, jak się przepisy zmienią, my cały czas mamy taki przepis. No i to nie stoi w sprzeczności z przepisem. To nie jest sprzeczność. Mamy na minimum. To te przepisy, które pan wymienia, one już jak gdyby... Po prostu i piszę tak, obowiązkową deratyzację się przeprowadza dwa razy w roku. To znaczy, że przychodzi obowiązek, proszę przeprowadzić deratyzację. A gdyby to zmienić tak, że nie obowiązkową, tylko deratyzację przeprowadza się minimum dwa razy w roku. Ale no chyba sens brzmi na ten sam. Jeśli nakładamy obowiązek, no to nie jest jakiś postulat, tylko obowiązek, więc czy napiszemy obowiązkową, czy bezobowiązkowej, to dalej pozostaje Panie Marku, ostatecznie. Czyli wniosek, czy... Wycofuj. Czy nie ma wniosku? Znowu się wycofuje. Ale rozumie pan, że ten zapis niczym nie zaprzecza tym zapisom, na które pan się powołuje, bo tamte są bardziej rygorystyczne niż ten nasz zapis. To jest na minimum. Dobrze, wycofuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana Dudowicza. Ja proponuję przyjrzeć się bliżej temu pomysłowi, który zgłosił tutaj sołtys i pan Soszek Wysokowski. Może to nie jest do końca złe, dlatego że jeżeli sobie jeżeli to wpłynie bezpośrednio na koszt utrzymania tego wszystkiego, to miałoby to sens. A gdy to będzie w programie zapisane minimum jeden, to w zasadzie no, w programie nikt nie zmienia, a może być taniej przy okazji. Albo drożej dla mieszkańca, bo musi dalej dojechać. Który to jest paragraf? Drożej dla mieszkańca. Kto przemyślał jechać drogi? Przy okazji. No to będzie taka nic. A ogólnie zauważam tak dużo nieścisłości i jakichś problemów w tym, że najchętniej złożyłbym wniosek, żeby cofnąć go z powrotem do autora i później jeszcze raz przepuścić przez komisję i dopiero podjąć uchwałę i rzetelnie. Dziękuję, proszę bardzo. Tyle, że jeżeli będzie powstanie w Regielicach, to dla kogoś, kto będzie mieszkał pod Dzwonową w Lubczy, będzie to 20 km przejazdu. No więc to są koszty dość duże i trudno jest zdecydować, że w Lubczy jak się umieści, to znowu z Legic ktoś będzie jechał 20 km. Nie zobowiązuje do nas do stworzenia jednego. Ja bez pytania się odnoszę do tych dwóch punktów, ponieważ nie wzięliście Państwo pod uwagę, że te dwa punkty będą służyć jako punkty przeładunkowe, ponieważ jeżeli będą zbierać małym samochodem gdzieś tam z takich mniejszych tych, no to na dużym placu w Lubczy czy w Lwicach przeładują to na duży samochód. A tak to z takim małym, za przeproszeniem, samochodzikiem trzeba się przyjechać do Lwic czy obojętnie gdzie, wrócić znowu po to, a tak to koszty mogą wzrosnąć.
Także ja wątpię za tym, żeby zostawić dwa klasy. Ja też tak uważam. Powiedziałem, że zarazowy nawet to musić. Proszę bardzo, czy w tej kwestii jeszcze tam się... Panie radny Dudowicz, to co? Wniosek czy... Nie, z niczego się nie wycofuję. Składam wniosek, żeby go wrócić z powrotem do autora, jeszcze raz przedyskutować i dopiero podjąć. Jeżeli będziemy wszyscy przekonani, to nie jesteśmy przekonani. Każdy ma jakieś możliwości, to trudno podejmować. Ale do autora czy do komisji? Tego kto stwierdził, no nie. Najpierw niech autor poprawki zrobił. Do Sejmu? Do Sejmu? Nie. Kto to zapisał? Bardzo prawie. No to nie jest to wniosek, szczerze mówiąc. Wniosek można wnieść do konkretnego paragrafu tego aktu prawnego. Też wniosek.